Witam Państwa, dobry wieczór. Alfred Miodowicz spotkał dziś, siedzi ze stoczniowcami ze stoczni Warskiego. O sytuacji w OPZZ i o trudnej sytuacji stoczni mówił z nimi, bo kredyty trzeba teraz spłacać szybko, a statek buduje się długo i dopiero po zbudowaniu się na nim zarabia. Mówiono także o pracy. Obecnie w natłoku pustych półek jedyny towar, który mamy w nadmiarze i którego wartość ciągle spada, a więc jest coraz bardziej tani, jest to praca. I skoro tak to organizujemy i takie stwarzamy przesłanki do kiepskiej pracy, to nie dziwmy się, że pracownicy przeciętnie pracują, może nawet w nadmiarze zatrudnienia pracują, ale bardzo kiepsko zarabiają. Stąd też wszyscy są z tego niezadowoleni. Co w takim razie zrobić, żeby to zmienić? Przestać gadać, organizować pracę i dobrze za nią płacić. Zamiast więc gadania o kredytach dla młodych małżeństw, kilka nowych konkretów. Kredyt dla młodych małżeństw to w tej chwili 20-krotne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce uspołecznionej z roku poprzedniego. W 89 oznacza to 1 060 000 złotych. Kredyt mogą otrzymać małżeństwa, w których małżonkowie nie ukończyli 35 lat, jedno z nich pracuje, a od zawarcia związku nie minął rok. Także osoby do 35 roku życia samotnie wychowujące dzieci. Od 1990 roku posiadanie mieszkania nie będzie warunkiem koniecznym. Jeżeli młode małżeństwo otrzyma w tym roku pierwsze mieszkanie, to może ubiegać się o kredyt bez względu na datę ślubu. Kolejna nowość. Młodzi kredyt otrzymają w gotówce, a nie w postaci książeczki czekowej. Nikogo też nie będzie obchodziło, na co wydadzą te pieniądze. Roczne oprocentowanie 44%, spłata w ciągu 5 lat. Nowe zasady podwajają liczbę małżeństw uprawnionych do kredytu. Wchodzą one w życie z chwilą opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105. 105 tysięcy złotych, tyle wynosi średnia płaca we wrocławskiej Fadromie. Ale są tutaj robotnicy, którzy zarabiają i dwa razy tyle. Jest to więcej niż w jakimkolwiek innym dużym zakładzie przemysłowym Wrocławia. Panie dyrektorze, jakie przepisy trzeba złamać, aby tak dobrze ludziom płacić? Nie trzeba żadnych przepisów przekraczać. Po prostu trzeba produkować dobry wyrób, który jest sprzedawalny na eksport. Głównie Fadroma żyje z eksportu. Czy ten zakład nie ma takich problemów jak cały polski przemysł? Kłopotów z materiałami, kłopotów z surowcami, kłopotów z kooperantami? Problemy mamy jak każdy zakład w Polsce. Szczególne problemy mamy właśnie z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym. Gdyby ten problem został w Polsce rozwiązany, moglibyśmy produkować co najmniej o 30% więcej. Kto bardziej lubi góry, też ma szansę. Nie polecamy Państwu Zakopanego, ale Nowosądeckie tak. Czeka tam 20 tysięcy miejsc w Mszanie Dolnej, Lubomierzu i Kasince. Zjeść też można nieźle i w całkiem przyzwoitych warunkach. Całodzienne wyżywienie i nocleg kosztują 2000 zł, czyli o połowę taniej niż w Zakopanem czy Bukowinie. Krajobrazy, świeże powietrze i czysta woda w ramach taksy klimatycznej. Za to tylko w Zakopanem spotkacie Państwo kulturowy wypas owiec. To taki wypas, który ładnie komponuje się do rodzinnego zdjęcia na tle halny z owcami właśnie. Modelek wytypowano 1000 i one zostaną. Brzytrze do wagonu i Bieszczady. Wyjeżdżają owce, wyjeżdżają juchasi. Na Podhalu w ogóle czas pożegnał. No właśnie, ale nie tylko tam. W klasach maturalnych też. Skończyły się wreszcie powtórki, klasówki, wywiadówki. 170 tysięcy uczniów klas maturalnych było dziś ostatni raz w szkole. Przyjdą 11 maja na egzaminki. Nie żal wam trochę, że to już koniec? Strasznie. Nie, wcale nam nie jest. Wyobrażamy sobie życia bez tej szkoły. Z tych tłoków codziennych w autobusie. Jak się działania rannego, naprawdę, to jest... Dla mnie w każdym razie kończy się jakiś taki okres beztroski, dzieciństwa. W sumie no było fajnie, było wesoło, dobrze się bawiliśmy. Trochę się baliśmy, ale w sumie to wszystko nie było takie straszne. Teraz tylko uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć. Tego do dziś nikt nie odwołał. To ciągle najlepszy sposób, by dostać się na uniwersytet. Najwyższa pora na sport i pogodę. Polki w modę nie wygrały jak chciały. Pierwszą mistrzynią Europy została mistrzyni świata Dorota Idzi, a brązowy medal całkiem nieoczekiwanie przypadł Iwonie Dąbrowskiej. Już z tego zestawienia informacji domyślają się Państwo, że nasze reprezentantki też zdobyły tytuł mistrzyń Europy drużynowo. Fatalnie pojechała reprezentantka gospodarzy Barbara Boccolari na koniu Casanova
i z drugiej pozycji spadła na ósmą. Zrzutki miały Węgierki Andrea Tulok i Iren Kovács, co przy bardzo spokojnej, wręcz eleganckiej i do tego bezbłędnej jeździe Iwony Dąbrowskiej na Ikarze pozwoliło jej na awans z szóstego na trzecie miejsce. Dorota Idzi na parkurze opanowana miała na dżerbie tylko jedną zrzutkę, 1070 punktów i wygrała mistrzostwo naszego kontynentu bezapelacyjnie ze 169 punktami przewagi nad francuską Sophie Moreze. W tym wydaniu dziennika to wszystkie informacje. Dziękuję. Do widzenia.